Tym razem mamy za zadanie podzielić dwie liczby zespolone. Podzielić 6 plus 3i przez 7 odjąć 5i. No to zastanówmy się, co to w ogóle znaczy. Podzielić dwie liczby zespolone przez siebie. Chodzi o to, żeby dostać wynik w postaci a dodać b razy i. Tak jak jesteśmy przyzwyczajeni zapisywać liczby zespolone. Czyli żebyśmy mieli część rzeczywistą i część urojoną. Czyli jakaś liczba rzeczywista, dodać jakaś liczba rzeczywista razy i. No to, co tutaj mamy, to nie jest w tej postaci, no bo mamy jednostkę urojoną i zarówno w liczniku, jak i w mianowniku. No więc, żeby dostać tę postać, którą lubimy, no to musimy się pozbyć jednostki urojonej z mianownika. No to jak to robimy? Już wam kiedyś pokazywałem taki trik, który polega na tym, żeby tę liczbę, ten ułamek rozszerzyć przez sprzężenie mianownika, czyli pomnożyć licznik i mianownik przez sprzężenie mianownika. Sprzężenie to jest taka liczba zespolona, w której zmieniamy znak części urojonej na przeciwny. Czyli sprzężenie 7 5i to jest 7 plus 5i. Rozszerzanie oznacza, że mnożę przez taki ułamek, w którym w liczniku i w mianowniku jest to samo. To samo podzielone przez to samo daje 1, czyli to nie zmienia wartości tego całego wyrażenia, ale pozwala je zapisać w innej postaci. No i teraz mianownik nam się uprości, no bo tak jak pokazywałem kiedyś w którymś z filmów dla ogólnej postaci. Że po prostu, jak pomnożymy różnicę przez sumę, no to tutaj w mianowniku dostaniemy dodatnią liczbę rzeczywistą. Dobrze, tutaj to sobie powymnażamy i zobaczcie, że tak rzeczywiście będzie. No to powymnażam licznik i mianownik. W liczniku muszę pomnożyć taki dwumian przez taki dwumian. Mogę tutaj sobie podopisywać nawiasy, żeby to było jeszcze wyraźniejsze. Czyli muszę pomnożyć każdy wyraz tej sumy przez każdy wyraz tej sumy. No to mnożę 6 razy 7, to jest 42. Dodać 6 razy 5i, to będzie 30i. No i do tego muszę dodać 3i razy 7. 7 razy 3 to jest 21, jeszcze razy i. No i dodać 3i razy 5i. 3 razy 5 to jest 15. i razy i to jest i do kwadratu. No to w mianowniku mógłbym skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, no bo tutaj mam różnicę razy sumę. No ale dla ćwiczenia może po prostu wymnożę to znowu tak samo jak w liczniku, czyli każdy wyraz z każdym. Czyli mnożę 7 razy 7, to jest 49. Dodać 7 razy 5i, to jest 35i. Teraz mnożę przez ten drugi wyraz. Minus 5i razy 7, to jest minus 35i. I minus 5i razy plus 5i, to jest minus 5 razy 5 to jest 25 i razy i to jest i do kwadratu. No dobrze, i teraz muszę sobie przypomnieć, że i kwadrat to jest to samo co minus 1. Ilekroć widzę gdzieś i kwadrat, to mogę to zastąpić przez minus 1. No właśnie, no jeżeli to zrobię, to mogę teraz tutaj sobie dużo rzeczy uprościć. Przede wszystkim. Zajmijmy się mianownikiem. Zobaczmy, że w mianowniku nam się uprości, 35i się odejmie z minus 35i i zostanie tylko 49. Minus 25 razy minus 1 to jest plus 25. Czyli tak jak mówiłem, zostaje tutaj suma kwadratów części rzeczywistej i części urojonej. 49 to jest 7 do kwadratu, 25 to jest 5 do kwadratu. Czyli dostajemy w mianowniku zawsze w tej sytuacji dodatnią liczbę rzeczywistą. O ile tylko przynajmniej jedna z tych liczb z części urojonej lub rzeczywistej tej liczby w mianowniku jest różna od zera, czyli ta liczba w mianowniku musi być różna od zera. Jeżeli jest różna od zera, no to tutaj dostajemy liczbę dodatnią, rzeczywistą. No dobrze, a co w liczniku? W liczniku możemy sobie teraz wydzielić część rzeczywistą. Mamy 42 i minus 15, tak? No bo 15 razy minus 1 to jest minus 15, czyli będziemy mieli 42 odjąć 15, to jest część. Rzeczywista. No, a części urojone to są tutaj te dwa kawałki. Czyli będę miał plus 30 i plus 21 i. No, i mogę teraz dodać do siebie części rzeczywiste w liczniku i będę miał 42, odjąć 15 to jest 27. 30 plus 21 to jest 51, czyli dodać 51 i. No, a w mianowniku mam 49 plus 25 to jest 74. No to mogę teraz podzielić ten ułamek na dwie części, żeby mieć, właśnie tak jak tutaj, taką postać. Część rzeczywista, dodać część urojona. No to część rzeczywista to będzie 27,74, a część urojona to będzie 51,74 razy i. Można o tym myśleć w ten sposób, że Mnożę ten dwumian 27 plus 51i przez 1,74, czyli mogę pomnożyć, znaczy muszę pomnożyć każdy z tych wyrazów oddzielnie przez 1,74. No i dostaję wynik w takiej postaci, jak chciałem. Część rzeczywista jest równa 27,74, a część urojona jest równa 51,74. Czyli podzieliliśmy.